Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna część serii błędów, które łatwo popełnić na maturze rozszerzonej z matematyki. Jest to błąd, który popełnia się w zadaniach z parametrem z funkcją kwadratową, czyli w klasycznym zadaniu, które zawsze jest na maturze. Mamy taką treść. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których dwa różne rozwiązania x1 i x2 takiego równania spełniają warunek x1 do kwadratu plus x2 do kwadratu jest większe bądź równe od m minus x1 razy x2. I teraz, jak oczywiście się domyślasz, na pewno będziemy musieli skorzystać ze wzorów Wieta. Mamy dwa wzory Wieta. Pierwszy wzór x1 plus x2 równe minus b przez a oraz drugi x1 razy x2 równa się c przez a. I na samym początku musimy wypisać warunki, które muszą być spełnione, żeby móc rozwiązać to zadanie. Czyli po pierwsze, jeżeli równanie ma mieć dwa różne rozwiązania, x1 i x2, a pamiętając, że jest to kwadratowe równanie, to my wiemy, że na pewno delta musi być większa od zera, żeby miała dwa różne rozwiązania. Po drugie, warunek, który mamy podany w zadaniu, czyli x1 do kwadratu dodać x2 do kwadratu musi być większe bądź równe od m minus x1 razy x2. No i pytanie, czy to są wszystkie warunki, które musimy wziąć pod uwagę, czy jest jednak coś jeszcze? Bardzo dużo osób zapomina o jednym istotnym szczególe. Jeżeli przy x kwadrat w funkcji kwadratowej pojawia się jakieś wyrażenie z parametrem m, to musimy je wziąć pod uwagę. I musimy napisać kolejny warunek, trzeci, że to m dodać 1 nie może być równe 0. Dlaczego? No bo wtedy nasze równanie kwadratowe zamieniłoby się na równanie liniowe, a wtedy niemożliwe jest uzyskanie dwóch rozwiązań. Bardzo ważna rzecz, bądź na to bardzo uczulony. Czyli jeszcze raz, jeżeli współczynnik przy x kwadrat jest podany również z parametrem m, to również musimy wziąć go pod uwagę w pisaniu warunków i musimy napisać, że to nasze a przy x kwadrat, czyli w tym wypadku m plus 1, nie może być liczbą równą 0. Czyli musimy obliczyć część wspólną z tych trzech warunków. Oczywiście, że delta jest większa od zera, to mam nadzieję, że policzyłbyś oczywiście bezbłędnie. Spróbujmy sobie tylko jeszcze poradzić z tym drugim warunkiem. Czyli jak użyć wzorów Wieta w takim przypadku, że mamy x1 kwadrat plus x2 kwadrat? Żeby tego dokonać, musimy się posłużyć wzorem skróconego mnożenia. Czyli x1 kwadrat plus x2 kwadrat możemy zapisać jako x1 dodać x2 do kwadratu odjąć 2x1 x2. Dzięki temu, zobacz, tutaj w nawiasie mamy wzór Wieta na sumę miejsc zerowych, a tutaj mamy ten drugi wzór Wieta. I to ma być większe bądź równe od m minus x1 x2, czyli to jest ten sam wzór Wieta. Czyli możemy zapisać to jako minus b przez a do kwadratu minus 2 razy c przez a większe bądź równe od m minus c przez a. Teraz wystarczy tylko podstawić a, b, c z tego naszego równania i dalej to wyliczać. Mam nadzieję, że z resztą zadania byś sobie poradził. Tutaj chodziło mi głównie o zaznaczenie Ci tej jednej rzeczy, żebyś zawsze pamiętał, aby to sprawdzić. Kolejnym dość istotnym błędem, gdzie można niepotrzebnie stracić jeden punkt, jest dokładne wyliczenie dziedziny i to szczególnie w zadaniu przy optymalizacji. Tam często sprawia to największy kłopot. I zróbmy sobie całe zadanie od początku do końca z optymalizacji, które pojawiło się na którejś z matur. Rozpatrujemy wszystkie możliwe drewniane szkielety o kształcie przedstawionym na rysunku, wykonane z listewek. Każda z tych listewek ma kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu o boku długości x. Wymiary szkieletu zaznaczono na rysunku. I w podpunkcie A mamy wyznaczyć objętość drewna potrzebnego do budowy szkieletu jako funkcję zmiennej x. Czyli musimy wyliczyć objętość tych wszystkich listewek, których potrzebujemy do budowy tego szkieletu.
I teraz jak to możemy wykonać? Najlepiej podejść do tego tak bardzo, bardzo logicznie. Może na samym początku zobaczmy, ile jest takich listewek, które mają wysokość 6. Zobacz, to są te wszystkie listewki, które namaluję na żółto. Zobacz, mamy ich 4 sztuki i musimy policzyć objętość każdej z tych 4 listewek. Zaraz zapiszemy sobie wzór. Wiemy, że te listewki są prostopadłościanami o podstawie kwadratowej o krawędzi x. Czyli możemy napisać 4 razy, ponieważ mamy 4 takie żółte listewki, x kwadrat, czyli pole podstawy tej listewki. Tu wiemy, że jest x i tutaj też wiemy, że jest x. No i wysokość tego prostopadłościanu jest równa 6. Czyli w tym momencie policzyliśmy objętość wszystkich tych żółtych prostopadłościanów. Teraz na przykład zajmijmy się tymi odcinkami. Czyli mamy tutaj również 4 listewki. I teraz uwaga, plus 4 razy również pole podstawy tego prostopadłościanu wyliczymy jako x kwadrat. Tylko uwaga, jaką długość mają te listewki? Czy możemy napisać, że ta listewka ma długość 6? Oczywiście, że nie. Zobacz, długość tej listewki 6 jest odtąd do końca. A pamiętaj, że te listewki są skrócone o 1x z góry i 1x z dołu. Czyli wysokość tej listewki to będzie razy 6 minus 2x. I to będzie objętość tych naszych różowych listewek. I jeszcze mamy dodać. Mamy jeszcze jedne listewki, zaznaczmy je kolorem może niebieskim, żeby się odróżniały. I tych listewek również są 4 sztuki. I teraz znowu piszemy 4 razy x kwadrat, ponieważ pole podstawy tego prostopadłościanu jest takie samo. I teraz jak wyliczymy długość tej listewki? Znowu ona nie będzie równa 10 minus 2x, tylko musimy odciąć po jednym x z obu stron. Czyli to będzie 10 minus 2x i jeszcze minus 2x, czyli 10 odjąć 4x. I to będzie nasza objętość drewna wyrażona przy pomocy x-ów. Czyli mamy 24x kwadrat dodać 24x kwadrat minus 8x do potęgi trzeciej dodać 40x kwadrat odjąć 16x do potęgi trzeciej. Poredukujmy sobie jeszcze wyrazy podobne, czyli mamy tutaj minus 24x do potęgi trzeciej i mamy plus 88x do potęgi drugiej. To jest objętość drewna, którego potrzebujemy. I teraz część właściwa zadania, na którą chciałam zwrócić Twoją uwagę, wyznacz dziedzinę funkcji v. I teraz zobacz, co byś powiedział o x? Jaki musi być ten x? Na pewno pierwsze, co by Ci przyszło na myśl, to, że x musi być liczbą dodatnią, prawda? No bo to jest jakaś długość, więc wiemy, że x na pewno musi być liczbą większą od zera. Co byśmy jeszcze mogli zauważyć? No, może byś zauważył, że ta długość 10 minus 2x, że ona musi być na pewno większa od zera. No i bardzo słusznie. Czyli możemy zapisać, że 10 minus 2x jest większe od zera, czyli 10 jest większe od 2x-ów, czyli x ma być liczbą mniejszą od 5. Świetnie. Czy coś jeszcze widzisz? No może zauważyłbyś, że ta długość musi być dodatnia, czyli 6 minus 2x musi być również liczbą dodatnią. Zapiszmy to. 6 minus 2x jest również większe od zera, czyli 6 jest większy niż 2x, czyli wychodzi nam, że x jest mniejsze od trójki. Czyli mamy już 3 warunki naszej dziedziny i czy zobaczyłbyś coś jeszcze? Wiem z doświadczenia, że wiele osób ma problem z zauważeniem tego. Zobacz, 10 minus 2x, czyli ta długość od początku do końca, ona musi być na pewno większa bądź równa niż x dodać x.
czyli zapiszmy to sobie, że 10 minus 2x jest większe bądź równe niż 2x, z tego wynika, że 4x jest liczbą mniejszą bądź równą od 10, czyli x jest mniejsze bądź równe od 2,1. Czyli w konsekwencji, gdybyśmy wyliczyli część wspólną z tych wszystkich warunków, wyszłoby nam, że x należy do zbioru od 0 do 2,1 z nawiasem domkniętym prawostronnie. I zobacz, wydaje mi się, że tutaj bardzo ciężko byłoby wyliczyć wszystkie warunki w tej dziedzinie. I musisz być bardzo wnikliwy i bardzo spostrzegawczy, kiedy liczysz dziedzinę w takim zadaniu. Pamiętaj, że za to dostajesz punkty, więc szkoda byłoby je stracić w taki sposób. I zrobimy sobie to zadanie do samego końca, ponieważ wiem, że bardzo dużo osób ma problem z optymalizacją, więc spróbujmy sobie je wykonać do samego końca. Czyli teraz robimy podpunkt C. Tu mieliśmy podpunkt A, tutaj był podpunkt B, no i teraz zajmujemy się podpunktem C. Mamy obliczyć tę wartość x, dla której zbudowany szkielet jest możliwie najcięższy, czyli kiedy funkcja v osiąga wartość największą i mamy tę największą objętość wyliczyć. Czyli mamy funkcję v od x, przepiszmy ją sobie, minus 24x do trzeciej, dodać 88x kwadrat. Pierwszą rzeczą, którą liczymy, to jest obliczenie pochodnej tej funkcji. I tu mamy bardzo łatwą funkcję, łatwo się będzie liczyło jej pochodną. Przypominam, że tą potęgę mnożymy razy liczbę, która jest przed x, czyli 3 razy minus 24 to będzie minus 72 i tą potęgę obniżamy zawsze o 1, czyli mamy x do potęgi drugiej. Dodać, tu robimy podobnie, czyli mnożymy 2 razy 88, to będzie 176 i obniżamy potęgę o 1, czyli 176x. I teraz pochodną funkcji przyrównujemy do zera. Czyli mamy minus 72x kwadrat plus 176x równa się 0. Możemy x wyciągnąć przed nawias, czyli mamy x, a w nawiasie minus 72x dodać 176 równa się 0. No i teraz wychodzą nam dwa wyniki. Albo x równa się 0, albo x równa się, ja już nie mam miejsca na obliczenia, więc tylko powiem Ci, jaki jest wynik ostateczny. 2,4. I szkicujemy wykres naszej pochodnej, czyli mamy oś x-ów, na niej zaznaczamy sobie 0 i 2,4. Widzimy, że wykres naszej pochodnej będzie miał ramionka skierowane w dół, ponieważ współczynnik przy x-ie kwadrat jest ujemny, czyli szkicujemy sobie taką parabolkę i teraz zaznaczamy sobie, gdzie wykres pochodnej ma wartości ujemne, a gdzie ma wartości dodatnie. Tu ma wartości ujemne, tutaj ma wartości dodatnie i tutaj ma wartości ujemne. W związku z tym możemy albo napisać, albo zaznaczyć na rysunku, że nasza funkcja, czyli v od x, jest w przedziale od minus nieskończoności do zera malejąca, od zera do 2,4 rosnąca i od 2,4 do nieskończoności jest malejąca. Pamiętając o tym, że dziedziną naszej funkcji są x wyłącznie od zera otwartego do 2,1 z nawiasem zamkniętym, widzimy, że naszą maksymalną wartością jest 2,4. Czyli możemy napisać, że funkcja v od x osiąga największą wartość dla x równego 2,4. I w poleceniu musimy obliczyć największą objętość. Czyli tego x moglibyśmy na przykład podstawić do tego wzoru funkcji i wyszłoby nam, że nasza objętość jest równa 42592 przez 243. I taka byłaby odpowiedź. Czyli dosyć takie skomplikowane zadanie, ale tutaj chciałam zwrócić Twoją ogromną uwagę na to, jak łatwo stracić punkt przy liczeniu dziedziny, czyli przy nieuwzględnieniu jakiegoś warunku. Pamiętaj proszę o tym, staraj się być bardzo spostrzegawczy i wypisywać dosłownie wszystkie warunki, jakie musi spełniać nasza wartość x. Kolejna sytuacja, w której bardzo łatwo popełnić błąd, jest taka, kiedy masz na przykład taką nierówność. 1/3 do potęgi x jest większa od 1/3 do potęgi 7.
Bardzo wiele osób potraktowałoby tą nierówność jak zwykłe równanie i po prostu opuściłoby te 1 trzecie i napisałoby, że x jest większe od 7. Jednak jak myślisz, czy możemy tak zrobić, czy jest to prawda? Nie, nie możemy tak zrobić. Dlaczego? Pamiętaj proszę, że jeżeli w podstawie potęgi jest jakaś liczba z zakresu od 0 do 1, to wtedy jeżeli chcemy opuścić tę podstawę potęgi, to musimy zmienić znak nierówności na przeciwny. Czyli w tym wypadku moglibyśmy napisać, że x jest mniejsze od 7. Pamiętaj po prostu, że jest taka zasada. Jak to udowodnić? Zobacz, gdybyśmy mieli taką samą nierówność, tylko zamienilibyśmy 1/3 na 3, to wyglądałoby to następująco. 3 do potęgi minus x jest większe od 3 do potęgi minus 7. Opuszczamy sobie te 3 i wychodzi nam, że minus x jest większe od minus 7 i kiedy pomnożymy nierówność razy minus 1, no to wyjdzie nam, że x jest liczbą mniejszą od 7. Czyli jeszcze raz, jeżeli podstawa potęgi jest liczbą większą od 1, to możemy sobie opuścić tą podstawę potęgi, nic nie zmieniając. Ale jeżeli podstawą potęgi jest liczba z przedziału od 0 do 1, to opuszczając ją musimy zmienić znak nierówności na przeciwny. Bardzo ważna rzecz, pamiętaj proszę o tym. I bardzo podobna zasada jest z logarytmami. Jeżeli mamy na przykład logarytm o podstawie 4/5 z 10 jest większy niż logarytm o podstawie 4/5 z 2x, no to zobacz, jeżeli w podstawie logarytmu masz po raz kolejny liczby z przedziału od 0 do 1, to wtedy jeżeli chcemy opuścić te logarytmy, to znak nierówności musimy zmienić na przeciwny. Czyli mielibyśmy teraz, że 10 jest, uwaga, mniejsze od 2x, co daje nam, że x jest liczbą większą od 5. Znowu bardzo o tym pamiętaj, oczywiście jeżeli mielibyśmy logarytm o podstawie 5/4, czyli tu już jest liczba większa od 1, na przykład z 7 i że to jest liczbą większą niż logarytm o podstawie 5/4 z x, to pozbywamy się tych logarytmów normalnie, czyli mielibyśmy nierówność, że 7 jest większe od x. Tutaj się nic nie dzieje, natomiast jeżeli podstawa jest z zakresu od 0 do 1, pamiętaj, żeby zmienić znak. I jeszcze jedna ważna zasada, co prawda ona obowiązuje też maturzystów na poziomie podstawowym, ale myślę, że częściej przydaje się jednak na poziomie rozszerzonym. Chodzi o okrąg wpisany i opisany na dowolnym trójkącie. Czyli jeżeli mamy jakikolwiek trójkąt i mamy mieć okrąg wpisany i opisany na trójkącie, to szczególnie w zadaniach na dowodzenie albo z planimetrii, szczególnie w tych zadaniach musisz wiedzieć, jak powstają te okręgi. Więc pamiętaj proszę, że środek okręgu wpisanego w trójkąt powstaje przez przecięcie dwusiecznych kątów trójkąta. Pamiętaj, że dwusieczne kątów trójkąta dzielą kąt idealnie na 2 równe części, czyli te dwusieczne poprowadzilibyśmy na przykład tutaj. Oczywiście rysuję na oko, żeby Ci tylko pokazać, jak to działa. I w tym punkcie byłby środek okręgu wpisanego w trójkąt. Jeżeli chodzi o środek okręgu opisanego, to on powstaje przez przecięcie symetralnych boków trójkąta. Symetralne boków trójkąta, czyli jeżeli mamy wierzchołki trójkąta ABC, to musimy wyznaczyć środek boku AB, powiedzmy, że będzie on w tym miejscu, i poprowadzić jego symetralną, czyli pod kątem prostym rysujemy taką linię. Podobnie symetralna boku BC może być gdzieś w tym miejscu, i również pod kątem prostym rysujemy sobie linię. No i mamy symetralną boku AC i również ją prowadzimy. One muszą się przeciąć dokładnie w tym samym punkcie. I to będzie środek okręgu opisanego na naszym trójkącie, czyli ten okrąg mógłby wyglądać mniej więcej tak. Czyli pamiętaj proszę, są to bardzo ważne zasady. Nie ma ich w tablicach maturalnych, więc musisz się ich nauczyć na pamięć.
I to wszystkie informacje, które przygotowałam dla Ciebie w tej części. Jeżeli materiał uważasz za wartościowy, będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się nim z innymi, dasz łapkę w górę pod filmem albo napiszesz jakiś komentarz. Bardzo cenię każde takie działanie z Twojej strony, ponieważ to zwiększa zasięg mojego filmu i sprawia, że jeszcze więcej osób może skorzystać z tej wiedzy. Dzięki za wspólnie spędzony czas, mam nadzieję, że bardzo wartościowo i do usłyszenia w jakimś kolejnym moim materiale. Cześć!